dzisiejszą uroczystość i zaprosić Państwa do wręczenia kolejnej grypy w naszym kolejnym laureatem. Życzę Państwu udanego wieczoru. W Skarszewach w sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się trzecia edycja Kociewskich Gryfów za najlepsze osiągnięcia w 2014 roku. Wspaniała impreza, w której przedstawiciele życia gospodarczego, aktywiści społeczni, sportowcy, trenerzy otrzymują wyróżnienia za dorobek swoich osiągnięć i prac. Wspaniałe miejsce, w którym można poznać wielu fantastycznych mieszkańców Kociewia i wspaniałe miejsce, w którym zaprezentowaliśmy spot promujący gminę Skarszewy. Spot promocyjny, choć trwa blisko 2 minuty, to prace nad nim trwały miesiąc. Warto podkreślić, że w jego realizację zaangażowali się również sami mieszkańcy. Po prezentacji filmu czas na rozpoczęcie ceremonii wręczenia Kociewskich Gryfów. Starosta Starogardzki na podstawie decyzji, które zapadają podczas obrad kapituł, przyznaje nagrody w kilku dziedzinach. Dzisiaj najlepszym twórcą powiatu starogardzkiego została pani Zofia Sumczyńska. Jestem artystą plastykiem. W tym roku zorganizowałam wystawę dla artystów z okolic Starogardu w mieście Hillerød w Danii. Wystawialiśmy ponad 100 prac. To wielki sukces, myślę. A teraz chwila dla nagrodzonych. Pierwsze miejsce i tytuł najlepszego sportowca, a właściwie sportsmenki zdobyła Anna Knobel. Pierwsze miejsce i tytuł najlepszego trenera w powiecie starogardzkim w 2014 roku zdobył pan Tomasz Janowicz. Jego wychowanku brał udział w barwach reprezentacji Polski w Mistrzostwach Świata i Europy. Pan Tomasz jest również trenerem reprezentacji Polski juniorów. Po najlepsi trenerzy. Najlepsza impreza roku 2014. Bardzo prosimy o pamiątkowe zdjęcie, oczywiście nagrody starosty Starogardzkiego w dziedzinie gospodarki w filmie Iglotex S.A. ze Skurcza. Wielkie brawa! Iglotex S.A. ze Skurcza. Pani Zofii Sumczyńskiej i oto pani Zofia już na scenie. Wielkie brawa! Festyn kawalerski w Stadzie Rogierów. Wielkie brawa! Święto pułkowe cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców powiatu starogardzkiego, ale i całego Pomorza. Koło działa przeszło 40 lat. Skupia obecnie ponad 140 osób. Ich motto brzmi: dodawać życia do lat, nie lat do życia. List gratulacyjny dla pana Jakuba Latuszewskiego. Składam panu gratulacje i wyrazy uznania za organizację młodzieżowej konferencji pod nazwą Future is Coming, która okazała się bardzo ciekawą i cenną inicjatywą starogardzkiej młodzieży. Spotkanie swoim głosem uświetnili Marieta Czubek oraz Jacek Borkowski. Posłuchajmy. Polecamy również zobaczyć Skarszewy w obronie zabytków oraz chodnik w Skarszewach już w tym roku. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.